Bardzo ciekawie wyglądająca maszyna. Podejdę bliżej. Oglądajmy to z bliska. Wygląda na to, że to tutaj stawia się w ten sposób do pionu, a to się ustawia jakoś tak po skosie do ziemi, to ramię długie, po skosie albo w pionie. To jest taka szyna jakby, to ramię, po której przesuwa się ta głowica. Ta głowica przesuwa się po tej szynie tam i z powrotem. Od kilkunastu minut obserwuję tutaj tą maszynę i tak próbuję dojść, do czego to może służyć, ten sprzęt. Ta głowica się przesuwa tam i z powrotem i to się stawia jakoś. I przykładowo może wiercić dziurę w ziemi na przykład. No, tu jest taka zębatka. Taka zębatka, po której porusza się to i wykonuje takie półkoliste obroty w ten sposób, tam i z powrotem, tam i z powrotem. No, tu jest taka rurka. Po której przesuwają się te przewody, te wszystkie tutaj te przewody, bo ona jest taka wytarta, czyli one się przesuwają po tej rurce, czyli rzeczywiście wykonuje to takie obroty ta głowica. Coś tu się zakłada pewnie na tą głowicę i może wiercić dziury, choć tak ciężko powiedzieć, czy to jest do wiercenia dziur. Tak troszeczkę umyślałem nad tym, bo tu już jestem od kilkunastu minut, tak pomyślałem, że wezmę aparat i to sfilmuję. I tutaj głowica się przesuwa, czyli raczej do wiercenia dziur to nie jest. Jesteśmy w północnej Holandii, ten sprzęt się tutaj nie znalazł w północno-zachodniej, bardzo blisko morza. Ten sprzęt nie znalazł się tutaj przypadkiem. Wiercenie dziury tutaj w plaży, można powiedzieć, gdzie bardzo szybko jest woda, przykładowo po wykopaniu metra już jest woda na metrze głębokości,
piasku raczej by było niemożliwe. Wiercenie wąskiej dziury. Nawet wąskiej. Być może to jest sprzęt do wkręcania rur w glebę. Wykonuje takie obroty i wciska rurę w glebę w celu stabilizacji gleby. Być może to być maszyna do tego. Kurczę, przyjechałem, muszę iść spać. Jak wstanę rano, jak gościu będzie, to Holender. Chyba z to chodzi, jak będzie, to się go zapytam, co to jest za maszyna, do czego to służy. Naczepa też fajna. Tu mamy pięć osi, właściwie tych pół osi. Wszystkie koła skrętne. No ale przy takiej masie to muszą być koła skrętne. Za duża masa. I za duże długości. Ciągnik siodło. Ciągnik siodłowy Scania. Scania, tak. Scania. Oczywiście, że Scania. Tutaj też ma. Pierwsze trzy osie na pewno skrętne. A pozostałe? Być może te dwie nie są skrętne. Ale ta chyba jest skrętna na końcu. Ta na końcu nie widać za bardzo. Chyba jest skrętna. Raczej. Udało mi się porozmawiać wczoraj z tym kierowcą w nocy, a właściwie dzisiaj nad ranem, z tym kierowcą, który przewoził tą niezwykłą maszynę, i zapytać go, do czego służy to urządzenie. Nie pomyliłem się wiele, rzeczywiście to ta maszyna służy do stabilizacji gruntu i do wciskania czegoś w ziemię, tylko że nie wciskuje rury w ziemię, tylko wciskuje takie stalowe słupy w kształcie takiego szlaczka, tworząc taki jakby stalowy mur w ziemi. Kierowca zaznaczył, że to jest bardzo silne wzmocnienie, stosowane tymczasowo na czas budowy na przykład tunelu bądź jakiegoś tam wiaduktu, gdzie istnieje konieczność zabezpieczenia ścian wykopu przed osunięciem się ziemi. Także po zakończeniu robót wyciąga się te elementy z ziemi. Tak mi to wytłumaczył.